zagrożenie dla jedności Kościoła ze strony niemieckich hierarchów datuje się co najmniej od 20 paru lat. Podążanie za tradycyjną nauką Kościoła, czyli Rzymem, było w poważnych segmentach Kościoła niemieckiego przyjmowane jako dowód pewnej niesamodzielności intelektualnej i duchowej. I te słowa kardynała Marksa, że nie jesteśmy filią Rzymu, te, które wypowiedział ostatnio i które zresztą spotkały się z ostrą odpowiedzią między innymi kardynała Cortesa, są tego wyrazem. Jak powiedział w jednym z wywiadów kardynał Kasper, chodzi o to, żeby doprowadzić do tego, że za 10-20 lat Kościół powszechny radykalnie inaczej wyglądał niż wygląda obecnie. Widać, że te wysiłki papieża, no niestety, nie były skuteczne. To ziarno nie padało na podatną glebę.